Witajcie na kanale politycznym. Jak informuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, rosyjskie wojska atakujące Bachmut na wschodzie Ukrainy nie nacierają tam już siłami batalionowych grup taktycznych ani kompanii, lecz pododdziałów liczących 10-15 żołnierzy. Świadczy to o tym, że jednostki rosyjskie są wyczerpane i zbliżają się do kulminacyjnego momentu walk. Informację o ograniczeniu liczebności rosyjskich formacji pod Bachmutem do małych pododdziałów przekazał we wtorek rzecznik ukraińskiego wschodniego zgrupowania wojsk Serhii Czerwaty. Podobne działania Rosjan, polegające na atakowaniu coraz mniejszą liczbą żołnierzy, obserwowano już w sierpniu w obwodzie chersońskim. Poprzedzało to wówczas wycofanie się Rosjan z zachodniej części tego regionu, położonego na prawym brzegu Dniepru. Jak przypomniano, w sierpniu Instytut słusznie ocenił, że wykorzystywanie przez rosyjskich dowódców grup szturmowych wielkości pododdziałów wskazywało na to, że rosyjskie możliwości ofensywne w obwodzie chersońskim uległy wyczerpaniu. Podobnie wygląda obecnie sytuacja pod Bachmutem. Amerykański think tank podkreślił, że tempo działań najeźdźców na tym odcinku frontu będzie prawdopodobnie maleć, o ile w ogóle zdołają oni kontynuować tam natarcie. Sytuację na korzyść Rosjan mogą zmienić tylko szybkie dostawy pocisków artyleryjskich i przerzucenie w najbliższym czasie pod Bachmut wielu nowych żołnierzy. Tak komentuje sytuację na froncie generał Mieczysław Bieniek. Wszystkim wydawało się, że front zamarł, ale trwają ruchy z obydwu stron. Jesteśmy na bardzo trudnym etapie wojny. Ukraińska strona bardzo dobrze rozpoznaje wszystkie rosyjskie zamiary i w miarę możliwości stara się im przeciwdziałać. Na kierunku południowym Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że Ukraina ma możliwości, aby uderzyć w kierunku na Zaporoże, a dalej na południu w kierunku krymskim. Jednocześnie Rosjanie, nękając różnymi pozornymi lub rzeczywistymi działaniami, szkoląc swój niewielki odwód wzmocniony systemami białoruskimi i ośrodkami szkolenia, zagrażają stronie ukraińskiej od kierunku północnego. Przyznam, że nie spodziewam się ponownego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie nie mają na tyle sił na tamtym kierunku, a Białorusini nie są w stanie im pomóc, bo białoruski przywódca Łukaszenka miga się od tego jak może i tego nie zrobi. Jednocześnie Ukraina również stara się swoimi środkami dalekiego zasięgu pokazać, że my też możemy was dosięgnąć, co im się niejednokrotnie udało. Rosjanom brakuje zaawansowanych komponentów, które pozwoliłyby unowocześnić stary sprzęt pochodzący z magazynów i zapasów. Dużo sprzętu rosyjskiego nie tylko zostało zestrzelone, ale także po prostu uszkodzone w trakcie eksploatacji i nienaprawione. Obsługa sprzętu, części zamienne i logistyka to jest pięta achillesowa Armii Federacji Rosyjskiej. Tymczasem w ostatnich dniach ze szczytów kremlowskiej władzy nasilają się przekazy o możliwości negocjacji z Ukrainą. Według ekspertów komunikaty są tak sprzeczne i niespójne, że można od razu uznać je za fałszywe. Najpierw w niedzielnej rozmowie z telewizją Rosja 1 prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował gotowość przystąpienia Moskwy do negocjacji. Jesteśmy gotowi rozmawiać ze wszystkimi zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie o akceptowalnych rozwiązaniach, ale to zależy od nich. To oni odrzucają negocjacje, oni, mówił Putin. W reakcji na te słowa władze w Kijowie i zachodni sojusznicy odrzucili tak przedstawioną propozycję rozmów. Dzień później minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow postawił ultimatum Ukrainie. Albo spełni propozycję Moskwy, w tym m.in. zrzeknie się swojego terytorium będącego pod kontrolą Rosji, albo kwestię wojny rozstrzygnie rosyjska armia. Nasze propozycje demilitaryzacji i denazyfikacji terytoriów kontrolowanych przez reżim, wyeliminowania stamtąd zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji, w tym naszych nowych ziemi, są dobrze znane wrogowi, stwierdził Ławrow, cytowany przez Państwową Agencję Prasową TASS. Według Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną słowa Putina o gotowości do negocjacji ze wszystkimi stronami są częścią kampanii mającą doprowadzić Zachód do wywierania presji na Ukrainę w sprawie ustępstw. Jak podkreśla Instytut, Putin nie stwierdził wprost, że Rosja jest gotowa do bezpośrednich negocjacji z Ukrainą, zamiast tego utrzymywał fałszywą narrację, że Ukraina, którą nazwał po prostu drugą stroną, naruszyła rzekome wysiłki dyplomatyczne Rosji sprzed inwazji. Tak komentuje to generał Stanisław Koziej. W ostatnim czasie po stronie rosyjskiej widoczna jest szarpanina w wojnie informacyjnej. Co innego mówi Putin, coś odmiennego przekazuje Dmitrij Miedwiediew, a jeszcze coś innego dodaje od siebie Siergiej Ławrow. Oni próbują grać na wszystkich fortepianach. Zaczyna to wyglądać i śmieszno, i straszno. Rosja po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w USA straciła inicjatywę w informacyjnych zmaganiach z Ukrainą. Kijów najwyraźniej to starcie wygrywa. Przekaz płynący z Moskwy jest chropowaty. Wypowiedź Putina o negocjacjach ze wszystkimi stronami konfliktu wygląda jak próba wejścia drugi raz w buty porozumienia mińskiego z 2016 roku. Wówczas Rosja ustawiła się nie jako strona wojny i konfliktu, tylko obok, na równi z Zachodem. Teraz też Putin chciałby negocjować przyszłość Ukrainy bez Ukrainy, ale z Zachodem. Rosyjski przywódca przez chytrość chciałby wymusić podejście do zakończenia wojny. Chce przedstawić władze w Kijowie jako niepoważne, a siebie jako gotowego do rozmów. To również próba uśpienia czujności Zachodu. Widzimy to po samym Putinie, który w ostatnim czasie bardzo się uaktywnił. Wcześniej unikał publicznych, ważniejszych wystąpień. Ewidentnie chce przykryć wydźwięk wizyty ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Widać też, że Putinowi zależy na czasie. Kreml potrzebuje go jak kania dżdżu. Putin musi mieć czas na przygotowanie rezerwistów, na produkcję amunicji i broni. Nie sztuką jest zmobilizować ludzi, ale trzeba ich odpowiednio wyposażyć. Putin kombinuje jak może, by przeczekać zimę. Nie można jednak zapominać, że wojna jest grą zaskoczeń. Jeżeli nie potrafi się zaskoczyć drugiej strony, to w zasadzie nie ma szans wygrać wojny. I właśnie okres zimowy jest takim czasem, że możemy się spodziewać czegoś zaskakującego z jednej lub drugiej strony. Wszyscy się spodziewają, że Ukraińcy będą kontynuować ofensywę na kierunku Zaporoża, a dalej Morza Azowskiego. Rosjanie, mając tego świadomość, ściągają tam swoje siły. Być może to Putin spróbuje zaskoczyć Ukraińców i ruszyć do natarcia. Gdyby im się udało wyprowadzić uderzenia na północ i północny wschód, mogliby okrążyć ukraińskie siły w Donbasie. Nie można wykluczyć, że działania informacyjne Kremla są mgłą, pod przykryciem której Rosja może szykować zimową niespodziankę i próbować przejść do kontrofensywy.